Siemaneczko! Z tej strony... Farka. Zapraszam Was na kolejną grę w Roblox, tym razem symulator pieczenia. Przyznam Wam się szczerze, uwielbiam gotować, ale nie znoszę piec ciast. Sprawdzimy dziś, czy nie spalę tego pięknego miejsca i czy uda mi się coś zarobić. A może zyskam też nowe jakieś umiejętności i w końcu się nauczę piec pyszne ciasta. Zajmijmy sobie jakiś wolny kącik i zaczynamy naszą przygodę z pieczeniem. W ogóle napiszcie mi w komentarzu, jakie jest Wasze ulubione ciasto, bo moje to... jabłecznik czy sernik? Chwila. Nie wiem, ja się zawsze zastanawiam, czy wolę bardziej jabłecznik czy sernik, ale chyba wolę sernik z brzoskwiniami, bo jest wtedy bardziej soczysty. Ta gra chyba będzie troszeczkę podobna jak symulator pralni i symulator tych, mycia naczyń. Dobra, ej, Nutella tutaj jest! Ja chcę coś z Nutellą zrobić, jakieś pierwsze ciasteczka moje. Tutaj co? Tutaj chyba dżem, tutaj mamy mleko, masło jeszcze potrzebujemy. Oj, to ser jest. Czekajcie, gdzie jest masło? O, koszyk jest pełny. No to dobra, to chodźmy do mojej tutaj piekarni, tak? Mojego terenu. Mamy tutaj jakiś nubowski piekarnik, pierwszy level. Zobaczymy, co my możemy tutaj upiec. Pierwsze są ciasteczka. O, ciasteczka z Nutellą. 30 sekund?! To w tym czasie sprawdźmy sobie może, co tutaj mamy. A, to jest do kupienia za Robuxy. Ej, ktoś tu przyszedł? Dostałam jakieś powiadomienie, ale nikogo nie widzę. A może dlatego, że jeszcze nic nie upiekłam? Pszczółka jakaś. Ej, to wszystko płatne jest. O! Tutaj coś za darmo mamy do odbioru. 20 free gems. Czyli to coś. Ciekawe, co nam tutaj to da. Ej, jakiego speeda dostałam. Jakąś tarczę mam. O, tutaj mamy sklep. Co w sklepie mamy? Piekarnik do kupienia. Trochę lepszy. Chyba, że to jest ten mój dziadowski piekarnik. Chyba tak, taki kolor podobny. Na ten mnie nie stać, więc niestety musimy wyjść. Tam jeszcze wózki widziałam, mamy do ulepszenia. A zwierzaczki? Po ile są zwierzaczki? Co to? Baranek jakiś? Po ile on jest? Albo 200 robuxów, albo 100 czerwonych kryształków. Dzika możemy mieć! Ale jaja, konia, królika, byczka. Ej, Adrian w to musi zagrać i mieć byczka. Trzeba go namówić. O, małpa idealna dla Misagi, nie? No nic, no na razie i tak mnie nie stać, więc wychodzimy, musimy... Ej, tu kot śpi. Ja go mogę podnieść? Oj, nie. Ale śpioch. No na nic mnie nie stać niestety, musimy wrócić do naszej piekarni i coś upiec, żeby zarobić, bo mamy okrągłe zero pieniędzy i 20 jakichś kryształów. Ej, dobrze, że mi się to nie spaliło. Zobaczcie, jakie piękne serduszko upiekłam. To dla was, specjalnie dla was. Ej, ktoś przyszedł! Jakiś samochód słyszałam. O, dobra, mam na sprzedaż wystawione. Ale rozbudowane menu. Sherry Heart. Sherry Lady. Ej, tu coś leży, zobaczcie, co to jest. O, kryształy jakieś mogę pozbierać. A tamte nuby zbierają tam. O, twój koszyk jest pełen. No nic, ale udało mi się jakieś rzadkie przedmioty tutaj zebrać. A tamci nie mają. Ciekawe, co z tego upiekę tym razem. Może jakieś... O, może ten, tort bezowy. Chociaż wydaje mi się, że taki poziom, jaki ja mam, czyli zero, to nie potrafię jeszcze chyba bezy piec. Beza jest chyba w ogóle najcięższym ciastem, nie? Do upieczenia. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo łatwo ją można, wiecie, skiepścić. To w tym czasie, jak piecze się moje ciasto, to przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. Kliknijcie też tutaj dużo łapczyk w górę. A teraz, o, idealnie upiekło się moje ciacho. Co to jest? Peanut ciasteczko maślane, czyli takie orzechowe, maślane ciasteczko. No to serduszko mi się bardziej podobało, ale to niby jest więcej warte. Czemu ja jakąś tarczę tutaj dostałam? Co ona mi tu robi? Może więcej expa dostaję? Czy ja coś kupiłam już przez przypadek? Oj, co ja podniosłam? Tu mleko? Ja tyle litrów mleka nie potrzebuję. Zobaczcie, koszyk pełen mam. W ogóle nikt tu nie gra praktycznie, tu pełno wolnych miejsc jest. Czyli mamy tak, dwa na razie tutaj ciacha na sprzedaż. Za 55 sekund przybędą klienci, więc pewnie uda mi się coś zarobić. Chociaż już to zarobiłam. Mam 10 tych monetek. O, zrobiło się ciacho. Czy to jakieś no... Jakie piękne! To jak taki słonecznik wygląda. Kwiat truskawki. Ale super. Proszę mi tu wpisać do menu moje nowe ciacho. Czemu go nie ma? Halo? W ogóle, czy ja mogę tutaj do kosza na śmieci wskoczyć? O. Jestem w koszu na śmieci. I co? Gdzie klienci? O, klienci idą! Dawać kasę!
Ale one nie były po 10 monetek, ja je wystawiłam po 100. A czemu tak mało mi zapłacili? Halo, oddawać moje pieniądze! No dalej mnie nie stać na ten, na nowy piekarnik, ale bez sensu. Dobra, pozbierajmy tutaj te, co ja tu pozbierałam? Co? Śmierć? Co ja podniosłam? Czemu tam było napisane, że podniosłam śmierć? Może teraz jakieś, nie wiem, ciasteczka śmierci będziemy robić. Osiągnąłeś drugi poziom i co ja za to dostanę? A jak odblokować nowe przepisy? O, tutaj mam. Nieodkryte, nieodkryte. Aha, czyli na razie mam tylko 3 odkryte. Tu pączki możemy też robić, babeczki. Ciasta fantazyjne, ciasta i egzotyczne. O kurczę. Ej, tam mistrzałki coś ten prowadzą. O co chodzi? A to do sklepu mnie prowadzi. Aha, bo stać mnie tutaj na nowy piekarnik. Ale czy ja chcę ten kolejny dziadowski piekarnik? Oczywiście, że chcę. O, zrobiło się ciacho, ale to niestety jest powtórka. A nie! Pomarańczowy matowy kwiat. Tamten był truskawkowy. No śmierć znowu podniosłam. To jest takie coś czarne tutaj. Co to jest? To chyba jest kakao. Nie? To, nie wiem, no śmierć? Czemu to tak dziwnie przetłumaczyli? Co jest? Wkładamy do piekarnika. A czekajcie, jak tutaj mój drugi piekarnik ustawić? O! Ale ja nie chcę go w tym miejscu. O, w tym miejscu chcę, bo jak za dwa koło siebie będą, to za gorąco będzie. Ale czekajcie, czy ja mogę teraz pozbierać składniki, skoro mam wszystko tam odłożone? Mogę. O, perfekto. To idziemy teraz do drugiego piekarnika włożyć. Będziemy szybciej robić nasze ciacha. Ja się zastanawiam dalej, czemu ja taką tarczę mam. Tarcza ochronna jakaś. O, dwa ciacha zrobione. Key, Lime Star i coś jeszcze, jakieś zwykłe ciacho. O. Dobra, pieniądze mi wpadły, czy nie? Zapraszam, zapraszam klientów! Biznesmeni! U biznesmeni to powinni tutaj sypnąć trochę groszy. No! Nastawmy jeszcze jedno ciacho i zaraz wbijemy trzeci poziom. Jakie piękne serduszko tutaj mi wyszło! Czemu ja go podnieść nie mogę? Zobaczcie, jakie piękne różowe serduszko! Tamto było czerwone, to jest różowe, ale piękne. Gdzie jest moje te przepisy? O, jest! Serce truskawkowe. Czyli jeszcze mam 3 nieodkryte przepisy. Z piecyka na pierwszym poziomie. Widzicie? Ten piecyk nie jest wcale taki zły. Dobra, idziemy zbierać kolejne składniki i nastawiamy jeszcze jeden piekarnik. Ej, to może ja w zależności co ja podniosę z tej taśmy, to wtedy odkryję nowy przepis. Dobra, tu się upiekło kolejne ciacho, ale to jest niestety powtórka, więc teraz mam 2 serduszka różowe. Tu jeszcze się piecze. Dobra, idziemy zbierać składniki. Może pozbieram same sery i wyjdzie mi jakoś, jakiś ten serniczek. Nie chciałam tego podnosić, chciałam ser podnieść. O nie. Wystarczy w to wejść. Myślałam, że trzeba klikać. Dobra, tu już się upiekło. Kolejny ten kwiatuszek. Cel na teraz to pozbierać sam ser. O, ser, ser. Zostawić mój ser. O, jeszcze jeden. To może sernik teraz zrobię. Zobaczcie, mam 4 kawałki sera. To musi wyjść z tego serniczek, nie? Dobra, wkładamy. No niestety przepisu nie mogę zrobić. I czekamy. Okej, okay. Tutaj co? Niestety znowu powtórka. No jestem bardzo tego ciekawa. O, 4 poziom. Ale niestety z samego sera wyszło znowu czerwone serduszko, które już wtedy zrobiłam. Czyli moja teoria się nie sprawdziła. Z samego sera pozbieranego nie wyjdzie sernik. Dobra, nastawmy ten piekarnik i idziemy chyba kupić kolejny piekarnik, co? Albo wózek, żeby jeszcze więcej tych można było zdobyć, przedmiotów. Dobra, nastawmy to. Szybki teleport tutaj, do tej małpki ze skarbem. I idziemy coś nowego kupić. Wózek był po 89 chyba, nie? Pojemność 5. Prędkość 15, na ten mnie nie stać. Dobra, kupujemy czerwony wózek może najpierw, co? I zaraz uzbieramy na... Ej, co to za gwiazdki? Co to za gwiazdki? Ej, tutaj są te kryształki czerwone, można pozbierać szybko. Pozbierajmy, bo zaraz tam się mi ukradną. Ohohoho. Ale noby nie zauważyli tego. Otrzymałeś rzadki niebiański wzór podłogi. Ej, ile tych gwiazdek się tu porespiło? Czy stać mnie na zwierzaka już? Tak, stać mnie na zwierzaka. Jeżeli to są te kryształy, to stać mnie na niego. Aha, a chwila, bo to skrzynkę trzeba kupić. No dobra, to kupujemy. Trzymajcie kciuki za fajnego zwierzaka jakiegoś. Ze wszystkich możliwych zwierzaków trafiłam małpę! Naprawdę? No trudno.
Nie mam dzisiaj szczęścia. Chciałam jakiegoś ptaszka, kurczaka, ale trafiłam małpę. No dobra, wykorzystajmy tą małpę jak najlepiej. Gdzie tu jest wyjście? Oj, powiem wam tak, Misaga by się bardzo nie ucieszyła. No mi jest to obojętnie, ale... No czemu małpa? Dlaczego? To jest jakiś, nie wiem, klątwa małp. Co tu się dzieje? Ej, jak tą małpę tutaj przywołać? Czekajcie, bo ja dostałam podłogę też za darmo. Gdzie jest ta podłoga? O, to tu? To dostałam za darmo? Taką czarodziejską podłogę? Ale jojo, zobaczcie jaka podłoga! Ci to mogą się schować, zobaczcie jaką miałam kozacką podłogę teraz. Dobra, gdzie jest ten zwierzak mój? Wygrałam małpę. O, przywołaj zwierzaka, jest. I co ta małpka będzie robiła? Aha, będzie chodziła za mną, super. No dobra, pozbierajmy tutaj rzeczy. Ej, tutaj mam ciasta zrobione, znowu nie przypilnowałam. Dobrze, że się nie sfajczyło tutaj. Ale dym wyleciał z tego piekarnika, zobaczcie. Dobra, dodajemy tutaj te składniki. A co ta małpa robi? Bierz się do pracy, halo! Ej, patrzcie, idzie do piekarnika. Nie wchodź tam, nie wchodź tam! Myślałam, że tam wejdzie, nie? Ale ona mi coś wstawiła tutaj, zobaczcie. Ej, jakieś ciasto. No i co, to ja teraz muszę czekać z tym. Widzisz? Tak bym wsadziła do piekarnika, ale nie. Ty musiałaś szybciej wsadzić ode mnie. Dlaczego? O, zrobione ciacho. Wyjmujemy i wsadzamy. Ej, ej, ona będzie zbierała mi przedmioty i wstawiała mi do piekarnika rzeczy. To ja już nic nie muszę robić, zobaczcie. A, teraz nie może, bo jest pełen piekarnik. O, ale jak to wyjmę, to powinna... wstawić rzeczy. Ej, babeczka! Zobaczcie, babeczkę upiekła ta małpa! O, ale super! No dobra, nie doceniłam tej małpki. Zobaczcie, i ona teraz idzie i doda do piekarnika rzeczy. Nice! Jeszcze jakbyś wyjmowała z piekarnika i tutaj wkładała zalatę, to byś była idealnym pomocnikiem. No nic. I tak jest dobrze. Ej, ciastko mi się spaliło? A nie, to jest jakieś ten, ciemno-czekoladowe ciastko. Myślałam, że ja to już spaliłam, to ciastko, nie? O Boże, policja! Aha, oni przyszli kupić tutaj te ciastka. Ja już myślałam, że ja coś zrobiłam, że ukradłam tą małpkę z oczy, coś. O, stać mnie na nowy piekarnik. Ta gra coraz lepsza się robi. Już mi się podoba. Kolejna babeczka, jej! Dobra, idę kupić sobie nowy piekarnik. A ty małpko, przygotuj tam ciacha kolejne. Piekarnik, piekarnik, piekarnik. Ten nie, ten nie. O! Nie, na ten już mnie nie stać, ale na ten mnie stać. Zobaczcie, $261. A, czemu ty nie pracujesz, halo? Miałaś piec tam ciasta, czemu ty za mną przyszłaś, małpko? Ale się nie słucha, no patrzcie, ja jej wyznaczyłam zadania, a ona nic nie robi. Patrzcie, jednego ciastka jeszcze nie odblokowałam tutaj. A teraz przechodzimy do pączków. O, i babeczki, też dużo babeczek już ta małpka zrobiła. Wow, wyjmujemy szybko to. Ej, tu jakaś nowa babeczka kolejna? Nie wiem. Klienci przybywają, szybko to ostatnie ciastko, szybko, 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 ten pączek był. Dawać pieniądze. No i takie wynagrodzenie mi się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie kolejny odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie też dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!